Pierwszy pociąg wyrusza z Łodzi o 7:41, a oni, pielgrzymi z całego świata, wiozą ze sobą, proszę Państwa, ogromne bagaże, ale nie tylko te bagaże, wiozą ze sobą także uśmiech, słońce, bo Łódź żegna nas drobnym deszczem i zabierają ze sobą fantastyczne wspomnienia. Żeby był hałas. I'm very excited, no. Yeah, because already Łódź, we jestem bardzo podekscytowany. W Łodzi poczuliśmy tę wspólnotę, tę pasję i doświadczenie wiary. Mamy nadzieję, że w Krakowie też poczujemy tak ciepłe powitanie, taką gościnę jak w Łodzi. Jak Państwo widzą, bardzo ciężko jest znaleźć miejsce wolne w pociągu, ale oni jadą do Krakowa z uśmiechami na ustach i jak mówią, Łódź bardzo przypadła im do gustu. Co najbardziej spodobało Wam się w Łodzi? Ludzie sami w sobie. Bardzo nas dbali przez te wszystkie dni. Ta opieka, której doświadczyliśmy, jest naprawdę cudowna. Najwspanialsi byli ludzie, energia i wasza życzliwość. Jedzenie też jest pyszne. Większość z nas mieszkała u łódzkich rodzin. One wszystko przygotowywały. Stoły zawsze były zastawione. Naprawdę czuliśmy się jak w domu. Podobała nam się zieleń, ludzie, bardziej niż się spodziewaliśmy. Byli bardzo grzeczni. I kościoły macie, takie duże kościoły. Nasze w Brazylii są bardzo małe. Jak sami Państwo słyszeli, pielgrzymi z całego świata docenili w Łodzi przede wszystkim gościnność polskich rodzin, ale także naszą architekturę i polską kuchnię. Teraz tydzień spędzą w Krakowie, w środę dojedzie do nich papież Franciszek.